Dobra, część druga. Dochodzimy do tego momentu, gdzie się zbugowało. No, musiałem po prostu zresetować tą misję. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle ma sens, to co teraz robię. Po prostu powtórzyłem wszystko jeszcze raz od nowa, tak naprawdę. I teraz, dobra, nadlatują lotnicy wroga. Wybieram swoje samoloty, to rozumiemy. Mają te misje, wybieramy misję i gdzie ja mam to kliknąć? To tu? Bo coś tu się pika, coś tu się miga. No, w pobliżu, no wezwałem. O. Jest. Czy to był bug? To był chamski, jechany bug, który zaciął mi gierkę, że ona się zastopowała. O, patrzcie teraz, bitwy powietrzne. No, jazda jadka i tak, jak to wygląda. No śmieszne, te walki na razie są takie bardziej umowne. O, ale fajnie się rozbił całkiem. Właśnie, ta gra ma kilka takich fajnych smaczków już w tym momencie, nawet w tym demie, ale dużo wydaje mi się, że takich systemów jest tutaj albo nie działa, albo działa dziwnie, albo to nie wygląda najlepiej, o. Ale ma zdecydowanie potencjał i to nawet na taki duży potencjał, że chce mi się ją kupić. Chce mi się ją kupić, żeby ją tak bardziej przetestować. Te dźwięki w ogóle... I znowu muzyki nie ma. Ogólnie tutaj te dźwięki w tej grze są też tak jakby poziomy głośności są dosyć dziwnie wyważone. No, słuchaj, to popierdywanie lekkie. Mam ten mój balon, przestawiłem tutaj lekkie inne decyzje taktyczne podjąłem. O. Słuchaj, to popierdywanie teraz. O, oni czołg atakują, z takiej odległości atakują czołg. Też ciekawe. Francuz, weź tu rusz dupę do tyłu. Samolotnym tutaj zostaje mu resztka paliwa i on teraz wraca do bazy, z tego co rozumiem, tak? Ten, kto atakuje, może w każdej chwili przerwać atak. No i nagle muzyka, słyszycie, jak nawala głośno? Strasznie to jest dziwne. No wiadomo, a ten, co się broni, może tylko się poddać. Ale może też być koniec czasu bitwy, jeśli tutaj dojdzie do końca. Niemcy. Niemcy proszą o zaprzestanie tego, wstrzymanie ognia. Ale na przykład można w sumie faktycznie, nie trzeba wygrać tej bitwy, ale można właśnie zadać takie duże straty, jakie by chcieli Niemcy i wtedy mogą poprosić o wstrzymanie ognia. Na przykład, nie wiem, zniszczą nam całą artylerię tutaj. Dobra, akceptujemy i teraz mamy rezultaty tego. I to ma znaczenie, wygląda na to, że właśnie na ten końcowy wynik woli naszej nacji, nie? Czy tam woli zwycięstwa naszych aliantów lub tam w drugim przypadku Niemiec. Że to zależy od właśnie tego, jak duże straty ponieśliśmy i od tego, jaki jest właśnie końcowy wynik. Zaraz zobaczymy, czy tam doda, czy w sumie odejmie, czy co się stanie. A, bitwa ukończona, tak? O! O Jezu. Cudowna muzyka, mamy jakieś ładne zdjęcie. Urzbach the enemy taking grand, tak. Dzięki. Chciałbym, czy mogę ściszyć. O! Get your gun. Bardzo, bardzo ciekawy jumpscare tutaj był właśnie, nam się wszystko pojawiło, jakieś 500 różnych tych, honory bitewne, jakieś tutaj, patrzcie, medal życia, tak, Niemcy też coś dostali, o Boże, to jest, widzę, grubszy temat, co tutaj twórcy musieli się nawąchać, over there, tylko żeby mi nie pozwali za prawa autorskie do tej pięknej piosenki, dobrze, proszę panią, proszę już. O, dzięki. O, patrz, czy wiedziałeś, że kompanie piechoty mogą używać swoich granatów podczas ruchu? Nawet kiedy poruszają się przez linię okopów. Nie wiedziałem, dzięki, teraz już wiem. Wspaniałe zwycięstwo osiągnęliśmy tutaj w tym regionie. Uzupełnia straty, po prostu ponosimy koszt uzupełnienia strat, nie trzeba nic więcej klikać. Ciekawe, czy można to manualnie robić, czy zawsze automatycznie. I oczywiście właśnie wola tutaj naszej całej narodowa wola nam się zwiększyła, bo zwyciężyliśmy, a Niemcom oczywiście bardzo spadła. Co też wygląda na to, że jakby zwycięstwo, może chyba, że to w obronie, nie wiem. Ale zwycięstwo aż tak dużo nie daje. Porażka najwięcej zabiera, na to wygląda. Nie jest aż takie równe. No ale AI, które tutaj z nami walczy, również na takich samych zasadach działa. No to fajnie. Nowa tura. No wiadomo, na początku nowej tury zawsze tam różne rzeczy się dzieją. Czyli na przykład dostaliśmy pieniądze z banku, dziękuję. I research pointsy. Ciężkie wybory i badania. To mi się podoba, zawsze lubię badania w turówkach. Patrzcie teraz, jakie technologie. Ja chcę czołg z laserami, poproszę. Taki francuski z BFA1 właśnie, jak tam Char B, czy co to tam było, już nie pamiętam. Taki duży, rozwalał wszystko. Behemot. O, poproszę Behemota. I jeszcze jest zmęczenie bitwą. Fatyga jakaś tutaj. Regeneracja po fatydze. Na początku naszej tury ta fatyga bitwą się zmniejsza. Wiedza nie jest za darmo. Wiedza nie jest darmowa. Jak to? Przecież są szkoły publiczne. No dobra, przeczytajmy ten suchar, bo to na pewno coś głupiego. Nasi naukowcy i inżynierzy pracują, no wiadomo, tam na 50 zmian, żeby odkryć
nowe technologie, które można wytoczyć na pole bitwy. Niektóre z tych wynalazków mogłyby być też potencjalnie użyte na cywilny market. Wow, ale fajne, takie najbardziej ogólne jak ten, że wymyślili pewnie na przykład granat, taki z ogniem, na przykład zapalający granat i można go użyć do oczyszczenia stodoły czy coś takiego. I można to ogłosić, przez co dostaniemy takie coś lub zachować w sekrecie i dostaniemy pieniądze, nie wiem czemu. Nie wiem, ja wybiorę to. Ogłosiliśmy i ludzie się cieszą i mamy, nasza wola wzrosła, że wynaleźli granaty do czyszczenia stodoły. No i tak, wreszcie punkty badań, tak? To, co lubię najbardziej. Research Points używa się do odblokowania nowych jednostek, struktur, umiejętności, ulepszeń w drzewku technologii. Zdobywasz punkty technologii na początku każdej swojej tury. A, i oczywiście kończąc eventy, różne tam wydarzenia. O, logistyka, wywiad, piechota, lot, czy tam lotnictwo bardziej, okopy i inżynieria. Bardzo fajne drzewko w sumie. Podoba mi się, lubię kolorki zawsze. Tu są ogólnie chyba wydane punkty, tak? Oj, co, jak tam kliknąłem, już wybuchło coś. A, ale podczas kampanii nie będziemy w stanie opracować wszystkiego, czyli będą właśnie ciężkie wybory, trzeba będzie decydować, co nam jest najbardziej potrzebne. Czyli no wiadomo, mamy drzewko, trzeba lecieć po tym, niektóre właśnie tutaj to ma wymagane, pewnie i to trzeba opracować, żeby mieć. Co to jest? Obrona agentów, no super, dzięki, co tam jeszcze powiecie? Dobra, trench, o Jezu, będzie można pewnie wysadzać ich ten, okopy pod ziemią, co to jest, gaz? Uuu, chlor, musztardowy i jeszcze pewnie laserowy. Ulepszone pociski ten, z gazem, uuu. I okopać się, fajne, no, oczywiście można poczytać wszystko, czołgi można oczywiście opracować, tu jakiś przemysł, a logistyka pewnie, żeby mieć więcej pieniędzy, tutaj wywiad, różne umiejętności na mapie pewnie, no piechota, granaty, pewnie ich przeżywalność, morale, właśnie obrona i wszelakie tam lepsze bronie i lot, różne jednostki powietrzne, misje powietrzne i takie wszystkie te bajery. Dobra, bierzemy to, tak? Death from below, śmierć spod ziemi. Boże, jakiś atak spod ziemi. Będziemy jak te. O, on się rusza. Dziwna animacja, jakaś taka aztecka mi się wydaje, ale okej. A, i to tyle, i to się opracowuje z tego, co rozumiem, tak? Ofensywa, o Jezu, bitwa ofensywna. Kończy się tutorial chyba powoli. Nie wiadomo, ile ma tutaj, wiemy tylko, że ma 9 jednostek, ale nie wiemy, jakie ma jednostki i region, morale tego regionu są normalne. Tu atak, a, po prostu atakujemy wszystkim tym, co mamy tutaj, wykonujemy teraz atak. Wow, co to jest? Jakaś super, super długa artyleria. O, tak bardzo, o, autoresolve, czemu nie pozwolą mi tego? Tak? Aha, no dobra, no i można podsumowanie mieć oczywiście tego, co tutaj się stało. Czyli jak widać, atak jest naprawdę tak, jak było to w pierwszej wojnie światowej, bardzo, bardzo ciężki tutaj wygląda na to. Post battle fatigue, no właśnie, za każdym razem, kiedy bierze się udział w bitwie, zdobywamy tutaj to niestety smutne zmęczenie bitwą. A, i atakując dany region z różnych stron, można nieźle nałożyć to zmęczenie bitwy na wroga. Aha, i tak się pewnie przebija ostatecznie, czyli atakuje się z wielu stron i oni są już tak wyczerpani, że nie są w stanie się bronić. Bardzo sprytnie pomyślane. A, że to są jeszcze heksy, nie? No to tym bardziej tutaj fajnie można bawić się na tej mapie, nie? Że właśnie jakby każda próba takiego, jakby tutaj blitzkriegu, przeprowadzenia czy coś, strasznie nas naraża właśnie na atak z wielu różnych stron. A znowu jak my się wbijemy, no to też za bardzo ten, dlaczego w teorii skłania nas to do ataku na całej linii. Co oczywiście nie jest do końca opłacalne pewnie. I teraz bierzemy to, i atakujemy z drugiej tej, z drugiej strony. I teraz jak widzicie, mamy już o wiele, wiele większe szanse na powodzenie właśnie. Można mieć malutkie zwycięstwo dzięki temu, że oni są zmęczeni tą bitwą. Morale mają słabsze. A to jest grube, bo każda z tych jednostek ludzkich ma ten biały pasek, to jest morale. Czyli oni z tego, co rozumiem, od razu wszystkie ich jednostki zaczynają z minus 15 do morale. Dlatego to jest tak ważne, że to się nakłada i można mieć tak naprawdę bitwę, się zaczyna i jednostki dosłownie jeden strzał poleci i wszyscy się wycofują. Wszyscy są zmęczeni, wszyscy się boją. Dobre. Fajny system, to mi się podoba. Wszystko zaczyna mi się łączyć, tak mi się wydaje, albo jestem szalony. No dobra, przed bitwą znowu to samo, ziemia niczyja, my... O, patrzcie, w ogóle nie ma. Ziemia niczyja nie jest rozwalona aż taka. Ciekawe, czy to właśnie te mapy... Ty, a co jeśli właśnie, bo ja to mówiłem, że to w teorii zawsze będzie losowo. A co jeśli każda właśnie tutaj jakby pole na mapie tej taktycznej ma zapamiętane te pierdoły? O, i tutaj na przykład zaczynamy bitwę, nigdy nie było w tym regionie bitwy. Jak będzie bitwa, to faktycznie ta mapa będzie coraz bardziej rozwalana i to się zawsze zapamięta. Ty, może być niezłe. Jest, ty, oni nawet o tym mówią właśnie, że te wszystkie ułożenia okopów i tak dalej będą przychodzić z jedną bitwy na drugą. Aha. Kiedy walczymy jako atakujący, no właśnie, nie muszą być jakieś super wyrafinowane nasze okopy, ponieważ to my będziemy wyłazić z nich raczej. Ale trzeba zawsze troszeczkę tam wybudować obrony, bo nie chcemy, żeby przeciwnik nagle wyprowadził nam kontratak z zaskoczenia, nie? I nagle nam zajął coś. Czyli
mamy właśnie jakby cele krótkodystansowe, czyli pewnie wysunięte punkty, żeby w ogóle cokolwiek tutaj zyskać, ale pewnie też główny cel to może tam zdobycie tego okopu dowodzenia. Co my tu mamy? Undermine, o Jezu. To są te miny. O matko, można gdzieś tutaj podłożyć, ale gdzie? Tutaj? Jak to? Nie mogę ruszyć ten, to muszę tutaj podłożyć jakieś bomby, miny czy coś takiego. Boże święty. Bombardowanie oblężnicze. Aha, przez ile? Przez jaki czas pewnie bombardujemy ten teren artylerią oblężniczą, tak jak to było w historii właśnie. I mamy plus. Ileś dni możemy dodać. Jezu, ile tutaj jest mechanik, to jest naprawdę, jestem zaskoczony. Myślałem, że to będzie takie prostsze nawalanka na ten, a to widzę, twórcy się postarali, bardzo pozytywnie. Aha, ustaw trochę żołnierzy i tego, czyli dali mi wolną rękę, patrzcie, już nie jestem ograniczony jak głupek. Mogę już sam tutaj wyprowadzić trochę tej trzody. Łohapo, łohapo, łohapo. Łohapo, dobra, damy miotacze ognia, bo chcę ich zobaczyć na pewno. Tutaj, tutaj. Pewnie tam przepłaciłem 1 000 000 zł za dużo, ale dobra. I można rozpocząć bitwę. To jest dźwięki, buf, 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 buf. Tutaj jakieś... Tu mam tą minę. Yeah. Czyli o to chodziło, to jakby przed bitwą wykonał się ten mój rozkaz oblężniczego bombardowania jednodniowego i widzimy, jak się teraz wszystko zmieniło. Co ciekawe, też nie widzieliśmy okopu wroga. To było bardzo takie specyficzne, nie? Że tak naprawdę podsadziłem ten wykop tutaj, PL, ale tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie on położy te okopy, czyli to jest takie... I my, i oni ryzykujemy tutaj, nieźle. Możemy balony rozstawić. Znaczy tam napompować, nie? Artyleria tutaj ciągle wali. Zawsze się doradza, żeby atakować pozycję co najmniej ze zdwojoną tutaj liczebnością, żeby mieć szansę na zwycięstwo. Czyli wspieranie oczywiście też ataku na przykład artylerią albo czołgami bardzo zwiększy nasze szanse na zwycięstwo. Dobra, znowu bombardment, damy, co to jest? Artyleria oblężnicza. A, czyli oczywiście ostrzał jest o wiele potężniejszy, ale też o wiele, wiele dłużej trwa, zanim ten pocisk go leci, łatwo go uniknąć. Czyli raczej celujemy w właśnie na przykład artylerię, nie? Której nie da się ruszyć. Jezu, miny! Bomba. Obserwdek. Ole, wykop tutaj został zrobiony. Szkoda, że nie mogłem ruszyć myszką. Dzięki, gierko. O, tutaj wybuchło wszystkie okopy. Podkop zrobiliśmy przy ten jeden cały dzień wczorajszy kopaliśmy. I wsparcie lotnicze. Misja bombardowania. Gdzie to można wysłać? Może tutaj dla Becky. Jo, charge les munitions pour bombardement. Lecą chłopaki. Musimy zabezpieczyć punkt Y. Ole, fajna ta dziura. Fajne też są te placki tutaj latające w powietrzu, nie? Ale no cóż, to jest oczywiście wersja demonstracyjna. Czyli po prostu zaznaczam, rozumiem całą trzodę. Odtąd dotąd, wszystkich jak w Warhammerach i... I pozycjon. Pozycjon. O, i tutaj. Biec, chłopaki. Ten bomby zrzucał. Jak to leci? Zniszczył ten CKM. Jak widzicie, to też wszystko kosztuje tutaj zasoby, nie? Więc to nie jest tak, że ja sobie używam bezstratnie tego. Ten bombowiec ciągle tu lata. Widzę tutaj opcje artyleryjskie są całkiem niezłe. No i co ten rolling barrage zniszczył? To ty, oszukali mnie. Do dupy ten rolling barrage. Do dupy, na maksa. Tutaj chłopaki wchodzą, widzę nieźle. Z was niewiele zostało. O, zbombardowali to, rozwalili cały ten. I możemy wejść do okopu, ty, tylko coś mi spadły morale i zaciukali. No to kij. Co tu się dzieje? Pokażcie, jak to wygląda. Weszli do okopu, się pobili. Wyłażą z tych okopów. Jakieś granaty zarzucali. Dawaj, miotacze ognia. Zobaczymy, jak działają. Charge! Pokaż ten miotacz, jak on działa. Nie widziałem jeszcze ognia w tej grze właśnie zbytnio. Baraż total, wow! Aha, i oni wbiegli tutaj, tak? I ich zaciukali. Ludzie z miotaczem ognia do czyszczenia budynków zostali zabici przez... Dobra, jaki to ma zasięg? I czemu my tego nie zajmujemy?
jest się okofiony. Co się dzieje? Nie rozumiem, dlaczego nie zajmuje się punkt. Czyżby? Są w bunkrze zapewne. Niech zgadnę. Czyli musimy teraz, zróbmy to taktycznie. Patrzcie, przyzywam sobie tych czyścicieli okopów. I oni tu biegną, czy gdzie? Są, patrzcie. Daję na dwójkę czas. Gdzie oni, wy tu idziecie? Mi trójka idzie stąd. Ja mam w ogóle tych jednostek, mogę przyzwać, widzicie to? 55. Całkiem sporo. A, czy... Ogólnie z tego, co widzę, to ta broń jest jakby bardzo... Na taką odległość są tak celni? Strasznie... Ty, zabili praktycznie dwie jednostki, kiedy one sobie biegły. Troszeczkę widzę, że tutaj wydaje mi się, że wymaga to balansu. O, wątpię, żeby takie coś było możliwe. No dobra, ale co ja tam wiem? Przecież nie walczyłem na pierwszej wojnie, prawda? Ha, ha, ha. Dobra, i co? I... Wpadamy wszyscy do tego... okopu. Bo pewnie tutaj siedzą. No właśnie, oni tu siedzieli. Aha. Czyli widzicie, to jest bardzo, bardzo dobre zrobienie koło punktu właśnie tego specjalnego, zbunkrowanego okopu, żeby właśnie denerwować wroga, że nawet jak już tu wejdzie, to i tak będzie musiał wysłać jakieś czyścicieli na przykład, żeby oczyścić ten shit. Kurde, to jest niezłe. To jest bardzo fajny game design. Ta gra jest dobra. Ja już z góry mogę wam ją polecić. Sam bym ją właśnie chętnie kupił, gdyby była taniej. Tylko wydaje mi się, że kilka tutaj, wiadomo, grafika jest trochę dziwna. Mechaniki są nie do końca zrozumiałe, ale pewnie dlatego, że gram pierwszy raz. No i może lekko balans tutaj właśnie. Ta trzoda na połowie zdrowia, na połowie moralów, a zabiła mi dwie jednostki, kiedy sobie biegły na maksymalną odległość. To oznacza, że co, oni mają 100% celność? Nie rozumiem do końca. Ale okej, nie był to żaden KM, żadne nic, tylko broń gówno strzelająca. Dobra, i punkt został zajęty, i co? No kiedy obrońca uzna, że jest przegranym frajerem, no to wtedy może się poddać, nie? I oddaje wtedy całe pole. Dobra, i tak, wygraliśmy, zdobyliśmy ten punkt. Battle is over, ja jeszcze chcę... A, znowu, że osiągnęliśmy jakiś tam sukces, ale... Ale coś tam straciliśmy też. Znowu to samo zdjęcie. Sweep. Odepchnęliśmy wroga, zajęliśmy teren, people back home will see us, bla bla bla. No, czyli zobaczą nas jako zwycięzców tutaj. Aha, aha. La la la. To jest dobre, to jest dobre. Gdyby tylko lepiej działało, wiadomo, optymalizacja, grafika, lekkie dopracowanie i tak dalej. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajna gra. Czuć tutaj przede wszystkim tak jakby, że oni dali dużo tych różnych opcji, ale przynajmniej na razie wydaje mi się, że to nie jest przekombinowane aż tak, jak mogłoby się wydawać. Jest sporo, sporo też pewnie nie rozumiem, ale podoba mi się. Czyli widzicie, tu nie chodzi o to, żeby w jednym tak naprawdę uderzeniu, tak jak to było na pierwszej wojnie światowej, nie? Nie żeby jednym ciosem nokautującym, jak Niemcy później zrobili Blitzkriegiem właśnie, nie zająć jednego terenu jedną bitwą, tylko właśnie tak powoli, powoli podgryzać wroga. Na wyczerpanie to jest bitwa. Bardzo fajnie to odpowiada całemu temu właśnie pierwszowojennemu klimatowi. Jezu, nie, zaraz przegrają ci Niemcy. I kolejny chapter, koszty bitwy. No to pewnie teraz mi powiedzą, że tam matki listy będą mi wysyłać, że gdzie są ich synowie, a ja powiem, a leżą tam w okopie. Tylko coś się nie ruszają od dwóch dni. Aha, i kiedy już tam istnieją budynki w danym regionie, to automatycznie przejmuje je ten, kto kontroluje punkt. No, ciężko, żeby tego nie zrobić. Ability to destroy them before the enemy... A, można opracować technologię, żeby jakby zniszczyć własne budynki, żeby wróg ich nie zajął. I każdy zajęty nowy teren zdobywa co najmniej jedną gwiazdkę, nie? Potem tu open, jest encyklopedia. Ooo, to mi się zawsze podoba, lubię encyklopedię w grach. W cywilizacji zawsze lubiłem sobie popatrzeć. Patrzcie, mamy wszystkie opisane rzeczy jeszcze z fajnym zdjęciem, które jest trochę dziwnie wycięte jak przez studenta, ale mogło być gorzej. Patrzcie, wszystko jest opisane. Pewnie nawet jednostki. Snajperzy są, ty, snajperów nawet nie miałem. Czołgi, podkopywanie minami i tak dalej. Teatry, okopy. Fajne, bardzo miłe. Lubię takie akcenty. I... Ostatni, pewnie tego tutaj, ten chapter, kontynuacja wojny. Właśnie, zobacz pełną kampanię, żeby tam się przekonać, jak ci pójdzie. Walcz w historycznych bitwach pierwszej wojny światowej. Tych sławnych, no wiadomo. O, to koniec. Four empires that crumbled into history and a bunch of changed borders.
Those changes couldn't wipe away the hard feelings that simmered after the war ended. I decided to continue my military career and eventually earned the rank of captain. Dzięki. Perhaps not the smartest move, as those hard feelings boiled over into another world war only a little over 20 years later. No, no to powiedział co wiedział. Super fabuła. Tutorial zakończony, czyli use what you learn to continue playing this how far you get. No, można grać dalej, ale dziękuję, na razie na tym polegał ten materiał. My na razie sobie wyjdziemy do menu, tak? Tak, no, sprawdź pełną kampanię w pełnej, oczywiście, wersji pewnie. Dzięki za tego. I to jest to. To jest The Great War Western Front. Publiczne demo to było. Pierwsze moje wrażenia bardzo pozytywne. Mówię, słyszałem dużo dobrego. Nie interesowałem się tą grą aż tak dużo, jak można byłoby przypuszczać. Ale jednak teraz przekonałem się do niej. Będę ją obserwować. Myślę, że nawet ją kupię, jak tam wyjdzie. Nie wiem, czy na premierę, ale na pewno chciałbym ją tutaj testować i chociaż jedną taką kampanię sobie całą rozegrać. A potencjał, jak widzicie, całkiem spory jest, bo aż są dwie. Plus jeszcze, jak się domyślamy, mamy tutaj ten podtytuł, nie? Że to jest front zachodni, a front wschodni, albo jeszcze jakieś gdzieś tam Włochy, coś. No właśnie. Dlatego tam jak najbardziej wydaje mi się, że jest potencjał na DLC, na rozwijanie tej gry. Co do tego tutoriala, no dużo tych mechanik jest, nie? Może to nie jest jakieś super takie, jakby zwłaszcza, że jeszcze nie ma tego polskiego języka, ale tak jak mówiłem, będą polskie napisy na premierę. Premiera jest w ogóle za półtorej miesiąca, więc wydaje mi się, że trochę przekombinowane, ale raczej daje radę, nie? Mechaniki, jest ich sporo, ale nie wydają się jakieś takie bardziej na siłę wepchnięte czy coś. Wszystko tutaj raczej miało sens. Te walki tylko takie chaotyczne się wydają, ale to też wydaje mi się, że trzeba się przyzwyczaić. Ale to, co mnie najbardziej właśnie podnieca, to połączenie strategii turowej na tej właśnie całej mapie, jak widzieliśmy, zajmowanie tych punktów, budowanie, wydawanie pieniędzy, opracowywanie technologii, cała ta warstwa strategiczna i później cała warstwa właśnie wojskowa w czasie rzeczywistym. Wygląda to co najmniej ciekawie, o tak wam powiem. Moim zdaniem warto przynajmniej się tym zainteresować, zobaczyć jak ta gra ostatecznie wyjdzie. No wiadomo, trzeba ją trochę podszlifować, ta grafika przede wszystkim bardzo dziwnie wygląda, gra też działa, no powiedzmy, że okej, ale tych FPS-ów mogłoby być więcej, zwłaszcza na to, co ona prezentuje, no ale oczywiście to jest demo, to wszystko jak najbardziej jest do poprawy i na razie mi w tym demie nie przeszkadza, tylko takie fajnie, żeby to na premierę było naprawione, nie? Dlatego ostatecznie bardzo pozytywne, dzięki za polecenie mi tutaj od widzów, którzy na streamie mi mówili, żeby to sprawdzić, bo nie zawiodłem się, naprawdę jestem tak naprawdę zainteresowany i będę ją teraz śledzić. Dlatego to było Great War, The Western Front, publiczne demo na Steamku sprawdzone. Dziękuję za uwagę, ja byłem Karakaniec i do jakichś tam następnych, może jeszcze coś tam kiedyś się sprawdzi, jakieś te głupie, śmieszne dema. Dlatego dzięki i do następnego.